Przed nami czwarty rajd samochodów zabytkowych w Małkocinie. Jak widzicie, za mną piękna sceneria, w której dzisiaj będą jeździć zabytkowe samochody, ale nie tylko, bo jest to rajd turystyczny, więc wszyscy tylko chętni do wzięcia w nim udziału zostali dopuszczeni. W końcu liczy się dobra zabawa. Jest 30 załóg, jest kilka pojazdów zabytkowych, ale większość jest pojazdów też turystycznych, takich normalnych, na co dzień się eksploatuje. Każda załoga posiada itinerar. To jest taki zbiór wszystkich wiadomości, które załoga powinna mieć na trasie. Są zadania do wykonania, PS-y, próby sprawnościowe, samochody. Na przykład w tym roku mamy próbę OTJ, to jest technika jazdy. Jedna jest wjazd między dwa słupki, wypośrodkować samochód. Trzeba tak, żeby z prawej wynik i lewej, żeby się zgadzał, taki sam. Zawsze tam są jakieś centymetry różnicy. Samochody to pani pasja? Pasja mojego męża i syna, a ja się przyczepiłam. Raczej hobby, no wie pani. Niektórzy hodują psy, inni konie, ja hoduję stare samochody. Pasja, która daje dużo radości i szczęścia w życiu i niestety no, drenuje kieszenie. Zespół pałacowo-parkowy jest zamiejscową jednostką Uniwersytetu Szczecińskiego. Znajduje się we wsi Małkocin, która jest oddalona o 40 km od centrum Szczecina. W zespole pałacowo-parkowym mieści się Centrum Edukacji Środowiskowej, Laboratorium Badań Środowiskowych i Centrum Konferencyjno-Noclegowe. Wynajmujemy pomieszczenia zespołu pałacowo-parkowego osobom spoza Uniwersytetu Szczecińskiego. Automobil Klub Stargardzki jest jednym z naszych stałych klientów i regularnie organizuje u nas różnorakie swoje wydarzenia. W tym roku pan rektor Uniwersytetu Szczecińskiego objął honorowym patronatem czwarty rajd turystyczny pojazdów zabytkowych. A jak tutaj dzisiejsza sceneria się panu podoba? No oczywiście pięknie. Tutaj w ogóle macie niesamowite warunki właśnie do takiej turystyki tutaj samochodowej uprawiania. Jeziora, lasy, górki, pagórki. No fajnie jest, tylko zimno. Piękna jesienna. Pogoda dopisuje, deszczu nie ma, jest naprawdę rewelacyjnie. Zjazd zabytkowych samochodów w Małkocinie już na stałe wpisał się w mapę wydarzeń kulturalnych Pomorza Zachodniego, ale także przede wszystkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozostaje mi tylko powiedzieć, do zobaczenia za rok. Karolina Białczewska, Uniwizja.